Witam was, to jest kolejny odcinek Przemnyku. To jest kolejny odcinek, w którym gramy Mugoku Castle. Powinienem teraz wyraźniej mówić. Gra to się podgłosiła, czy co? A, ja mam głośniej, po prostu słuchawki, dobra, już ciszyłem. Gramy dalej oczywiście, tutaj mam w ogóle rozpierdol na biurku, więc muszę szybko zrobić jakiś tutaj mały... O, wszystko złożyłem, okej. Myszka? Dobra, możemy grać. W ostatnim odcinku dotarliśmy do 6. piętra. Zbliżamy się do... Fajna muzyka, do kolejnego, czyli do 7. Jak nie widzicie, czy tam widzicie, właśnie sobie zminimalizowałem grę, bo tutaj przestało migać. Ponieważ chcę jedną rzecz tutaj sprawdzić. Jaką jest oczywiście... A, tak myślałem, dobra. No bo zmieniałem, słuchajcie, sobie porty USB i mi się poustawiały inne ustawienia. Mogę tak powiedzieć? Tak, chyba mogę, bo słuchajcie, próbowałem naprawić ten port i nie wyszło. Więc lecimy sobie dalej. Ponoć jakiś będzie bad ending, który będzie w scenie ucieczkowej. Więc prawdopodobnie go tutaj nie zrobimy. I teraz jest tak. To jest ten sam save. Dobrze. Zapisujemy sobie go na 1. I tak, i tym save'em będziemy grali. I to jest, słuchajcie, drugi save jeszcze zapisujemy na 4. I tak, ten na 4 będzie save'em poprawnym, w którym nie zabijemy go. A w tym momencie... zabijamy go. O to chodzi, że ponoć jest jakieś lepsze zakończenie. A ja już wiem, sprawdziłem, że to jest prawie koniec gry. Więc tak, chwila jeszcze tylko zostało właściwie. Nie uciekniesz. Posłaniec przed? Czy nie wiem, co się stało? Lecimy dalej. Tutaj są, tędy. No i to jest ta muzyka. Panienko, teleporty się nie udało. Ale jeśli przyjdziemy tędy, dostaniemy się... Boże, gro, ciszej. Dostaniemy się na 7. piętro. Musimy być też uparci, że nie mogą nas dostać, ale ja muszę sobie włączyć tłumacza, bo zapomniałem, jak zawsze. Bo może być jakieś później trudne słowo. Dobra, lecimy. Biegnij, ile masz sił. I tak nie uciekniesz, męczarniak, będziesz się bił. Tak. Myślisz, że możesz uciec przed Mogetan? Mogę, gaga. To na 1 sejwujemy, nie? Tak, na 1. Aha. O. O. Ciekawe, czy dobrze poszedłem. Te. Czyli będzie znowu durne uciekanie i nie wiadomo właściwie gdzie. Dobra, wiemy, że tędy. Dobra, nie będę dostał tych drzwi. No chyba sobie jaja robicie. No nie, no bez sensu. Czy to jest nierealne, żeby kurde za pierwszym razem to zrobić? Czy jest jakaś szansa, no ale wiecie, to jest takie trochę głupie, że gra nas wymusza wczytywanie gry. Dobra, czyli tutaj. Okej. No nie, niemożliwe, jeszcze dalej. Nie możesz uciec, tak. Nie, znaczy nie możecie uciec, bo właściwie to jest... A, moje imię to mogę, komu przy to... Was też kocham, a, okej. Dobra. Dół? Tu już spieprzyłem, ale zobaczymy. O, chyba dobrze poszedłem. Nie wiem, czy muzyka nie przebija już z mojej słuchawki, naprawdę nie słyszycie jej jeszcze raz. O! Hej! Ja używam teraz toalety. O, czy chcesz pooglądać? Mogę...
Okej. Ej, ty. Nie mam pytań. Co ja zrobiłem właśnie? A, że witamy w zamku Mogeko. Przecież kurde, jestem już w takim piętrze, że... To już powinien mi dawno powitać. Wszyscy są tutaj... nie wiem jak to przetłumaczyć dokładnie. Chodzi o kolesia, który drewno... Wiecie o co chodzi. Wszyscy są tutaj porąbani tak... Nie wiem jak to powiedzieć, że są drwalami i rzuć się w objęcia tam jako to drewno nas. Wiecie o co chodzi? No, tak jak tak to brzmi. Będzie też szczęśliwa z nami. Come here, come. Chodź tutaj. Dobra, sejwik. Pójdę w lewo. Dobra, niech mnie zabiją. Kurde, nie tu. Już wiedziałem, jak oni się pojawili, to już od razu. O Jezus, tutaj. Ty to daleko faktycznie. Dobra, tam... Topiący się w odchodach i już umarł. Prosto drzwi. Wiedziałem, że tak będzie. Kurde, widziałem, że trzeba tak prosto w te drzwi. Dobra, save. Dobrze idzie. Lewa? Nie, raczej nie. No właśnie. Cholera? Dobra, nie, nie, nie. 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 Nie, dobra. Daliśmy radę chyba. Co się stało? O! Halo? Nie mówcie, że ten dostał koleś nasz. Oho. Zdefektowany Mogeko. O nie, dobrze. Haha, co za idiota, czy tam co za głupek. Że to było daremne, czy to jest daremne? Czy nie zrozumiałeś, czy nie zrozumieliście? Niemożliwe jest ucieczka przede mną. Ponieważ ty jesteś mój, moja. Nega Mogeko, aha, czyli teraz do mnie tam. Licealistko. I co tu się stało? Nie dziękuję. Nie mów, że wyrzutnia rakiet. A nie, gaz łzawiąc. Mojosz. Może uciekli, jak on zaczął płakać. Jaki będzie ich los? O, muzyka jest fajna, jest bardzo cicho. Głupia ta muzyka jest, ona jest tak cicha albo tak głośna, że tutaj ciężko w ogóle ustawić ją. Czego płaczesz, panienko? Przepraszam. To przeze mnie. Czy tam spowalniałem cię i to moja wina. Czy nie zrobiłeś nic złego, panienko? Ale ty mnie chroniłeś przez ten czas, przez całą drogę. Naprawdę? Robiłem to, ponieważ chciałem tego. Nie musisz się o tym martwić. O to martwić. No dobra, to wiemy, panienko. Wcześniej Mogeko nazwał mnie Nego... Mogeko nazwał mnie Mega Mogeko. Nega. Może już to ogarnęłaś. Nie bardzo. Jestem siódmym specjalnym Mogeko. Nega Mogeko to moje prawdziwe imię.
jakby to było mało, jestem przeciwieństwem tego cholernego Mogeko. Cholera. Przestań, Mogeko, twoje rany. Tam, znaczy ten zdefektowany. Muszę ci coś powiedzieć. Tam, panienko. Wcześniej. Myszkę schowam. Zrozumiałem coś, moją prawdziwą formę, to jak powstałem. Mogeko. Twoje drogi, nie, twoje czyny, sposoby działania są złe. O to chodzi. Musiałem sobie sprawdzić. No, nie mogę. Nie powinieneś tego robić. Co się z tobą stało? Wszystko jest złe. To nas doprowadzi do ruiny. Do zniszczenia, samozniszczenia po prostu. Ignorancja jest błogością, czyli. No, tak mogę powiedzieć. Skarbem, o, może tak, tak. Jest wiele rzeczy, które możesz się cieszyć, nawet ich nie dostrzegając. Po prostu patrzysz, kurczę, z daleka i uciekasz od rzeczywistości. A czy to złe? Taka jest moja droga. Takie jest moje myślenie. Mogeko, dlaczego? Zdefektowany. Jesteś zdefektowany. Jesteś. Chodzi o to, że inaczej postrzegasz to inaczej, tak? Jesteś odseparowany od naszej jedności. Nie wiem, jak to, czekajcie, ja to sprawdzę sobie. Osobowości. Osobliwości. No, o to chodzi, że. Od tych wszystkich odseparowany i nie powinieneś żyć. Co? Och. Zawsze wiedziałem, że to się tak skończy. Wszystko było zaplanowane, czyli tak jak los. Czy nie, to było. No, zaplanowane przez los, wiecie o co chodzi. Zaresztować Nega, nie. Zaresztować tego zdefektowanego Mogeko. Mogeko. Nie mam powodu, żeby cię zabić, chyba. Nie mam. No właśnie, nie mam skrupułów, żeby cię zabić. Aha, o to chodzi. Boże. Znowu bym źle przetłumaczył. Mogek, a w ogóle z małej litery był pierwszy ten. A, że. Broniłem się wiele razy od tamtego czasu. Zbijałem tyle Mogeko. Ranny byłem wiele razy. Nawet moje ucho zostało rozwalone. I w jednym dniu zrozumiałem, że to wszystko jest bez sensu. Wszystko było związane z przeznaczeniem, ale nie poddawałem się. Wierzyłem w promień nadziei. Ale czy jest coś, za co mógłbym splamić moje ręce krwią? Powinienem odmówić. O, słowa nie znam jednego. Such an extent. Refuse to give in. A, że powinienem odmówić porażki dla. Boże, nie znam jakiejś frazy. Znaczy, wiem, że extent to jest stopień albo zasięg, rozmiar, skala. Czy powinienem od. Boże, dobra, powiedz mi w komentarzu, jak coś tłumaczy, bo ja tutaj wypadłem z rytmu. A więc ja poddałem się. Nawet się nad tym nie zastanawiałem. O, może tak. Zdefektowany Mogeko. Tak pomyślałem, czy.
doszedłem do wniosku, parsknąłem, no kurde, no dobra, doszedłem do wniosku, bo to tak ciężko po polsku tłumaczyć, że nie będę już, nie będzie mnie to już obchodzić. I że powinienem zginąć. Że powinienem po prostu zginąć, no tak. Musiałem napisać, przepraszam, komuś innemu. Ale wtedy ty pokazałaś się, panie. Coś mi spadło. To podsiadłem. Nie, jak miał na imię, Boże. A że kiedy dałaś mi ten klucz, żeby ściągnąć tą ciężką rzecz ze mnie, zacząłem wierzyć znowu. W nadzieję, w siebie. Panienko, nie znam świata, którego chcesz, czyli tam, do którego chcesz się dostać. I nie mogę zdecydować się, czy to jest prawidłowa ścieżka, ale... Jeśli chcesz, to poprowadzę cię. Jeśli chcesz, to poprowadzę cię, co? Więc... Musisz iść teraz. Słuchaj. Zatrzymam ich. Poczekaj chwilę i uważnie przyglądaj. Wtedy przebij się do 7. piętra. Co? Wszystko w porządku. Wszystko w porządku, wiem, że się nie zgubisz. To o czym ty mówisz? Nie, musimy uciec razem. Niemożliwe, znajdę mnie szybko, po... zapachu krwi. Ale z tym wszystko powinno być w porządku. Moja krew okrywa twój zapach, to przecież nie ma sensu. O, masz tego dużo na swoich cichach. Wybacz, że nie mogłem cię prowadzić przez całą drogę. Nie. Nie chcę tego. No i ten taki on. Nie. Musisz uciekać. Nie, nie. Dobra, uciekaj już stąd, no. Jeżeli dasz się tutaj złapać, to wszystko pójdzie na marne. Chociaż daj mi trochę powodów. Ha, że zrozum, jak ja się czuję, czy coś takiego. W porządku? No dobrze, no. Wykrzykniki z kropkami. Łapiesz? Mnie? Łapiesz to, co mówię? Dziękuję. Nie, to ja powinnam dziękować za twoją pomoc, że tak dotarliśmy tak daleko. Też mnie uratowałaś, panienko. Naprawdę, ty zrobiłeś to. Więc teraz idź do przodu. Zaraz tutaj przyjdą, czy tam oni będą tu szybko. Uważaj, panienko. Zrobisz to, co ci powiedziałem, prawda? Łapiesz? Tak. No wreszcie. Haha. No i koniec, tak? Zginął. No powiem, nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Do zobaczenia, Jonaka. Czy tam żegnaj po prostu. Nie idź. Jest zdefektowany mogek. Dobra, powtarza to. Boże, jak to się ciągnie. To jeszcze będzie jeden odcinek, bo już chcę kończyć, bo muszę lecieć. Słuchajcie, chciałem szybko nagrać. Gdzie jesteś? O Boże, muzyka śmieszna. Że tym razem wziąłem swoje... Ej, to jest ten Mogeko, ten co był na dole, nie? Tym razem wziąłem lek na
ten katar sienny tam, czy tam gorączkę. Mogę wyczuć ci, gdzie jesteś. Wyjdź. Janaki nie ma tutaj. O. Janaki nie ma tutaj. O, to ty. Co, jak, po czym masz na myśli, że nie ma jej tutaj? Idioci, weszła już na 7. piętro, zanim się zdążyliście obejrzeć. Myślę, że już jest w swoim własnym świecie teraz. Co do cholery jest... Jest licealistką, jest bardzo ważna. Jak pozwoliłeś się tak szybko uciec? Dlaczego jej pozwoliłeś się tak szybko uciec? Kogo to obchodzi? Ty. Minna, wszyscy. Capture him, czyli złapać go. Spalić go na stosie. No stos! Dobra, już musiałem sobie. O Jezu, jaka muzyka, znowu głośno jest, no. Gro. Ale brzmi jak z takiego Duma, nie? Jak z Duma bym muzykę jakbym wziął. Nie uciekniesz przed nami. Wyrzutnia rakiet? Wyciekasz? Uciekać? Czy tam już wystarczająco uciekałem? Za wolno. No nie mów, że on będzie sam ich rozwalał. Ej, no bez jaj. Skąd ma na tą katanę? Co to ma być? Jak szybko. Lol. Więc wciąż... masz jakieś asy w rękawie, czyli wciąż jesteś tak sprawny. Tak jak się spodziewałem. Więc co teraz? Teraz czas na ciebie. Po prostu. Tak już tłumaczę. Będzie jakaś... ANIMACJA! Nie było tutaj w ogóle w tej grze żadnej, nie? Nawet jeżeli wiesz, że to niemożliwe. Ostateczna walka, Boże. Nie poddam się. Widzę. Aha, czy taka będzie walka? Co? Będzie... Boże, to będzie jak w typowym takim japońskim tworze, nie? Że będą biegli na siebie, przybiegną przez siebie, zrobią takie cięcie, staną do siebie plecami gdzieś tam daleko i jeden z nich upadnie, albo we dwoje upadną. Jezu, widziałem. Nie, walczą normalnie, bo już myślałem. Ja, coś tam. Aha, czyli nie będzie żadnej animacji ładnej. Więc teraz pokażę swoje prawdziwe kolory. A, że to po prostu pełne zabawy jest zabijanie takich insektów, których nie mogę znieść. Same here, czyli też tak myślę. Boże, jak oni się tam tną. Gotcha. O. Mój miecz. Wezmę to. Znaczy, wezmę to. Teraz przejmuję inicjatywę, może o to chodziło. Skończmy to. No i zabił go. No kurde, kropki. Nie mogę wyciągnąć miecza. Dlaczego ty? Łachacha. Nigdy ci nie mówiłem? To daremne, o Boże. To daremne, no. Co?
Patrz. Dobra, co patrz? O cholera. Co za odbijający. Żałosny koniec, dobra. Execution mogę kolor. Przygotowania są, są gotowe. Excellent, wspaniale. Ty. A? Nigdy nie zrozumiesz. Rozpalić ogień. Jasne, panie. Czy tam... No panie, po prostu, jest ser. Jak żołnierze odpowiadają. Będzie jakaś animacja taka, że będziemy widzieć? Panienko? No co, znowu? Ale jak on do niej mówi, no? Aha, że tak w umyśle, tak? Dziękuję. Smutny odcinek jest jak cholera. Nawet nie tak, tak kurczę. Ogień zapłonął. Ciało zdefektowanego Mogeko uniosło się w płomieniach. Spowiło się w płomieniami może po prostu. W płomieniach, no. No i jest spalony na zewnątrz. Aha, że tu już mogę chodzić, tak? Ja jednak płaczę, widzę tutaj. Smutek, nie mam żadnej muzyki. Więc takie jest zakończenie. To są te schody do 7 piętra? Chyba tak. 20 minut miał odcinek trwać, no ale cóż. Pewnie, że proceed. Jedziemy. Wyjście, wejście? Księdrens to jest wejście, no właśnie. Wyjście, wejście. Dziwne. No nie mówcie, że tu jeszcze będzie jakieś gówno, no. Jakiś długi chapter czy coś. Oby już nie. Zamek Mogeko. Cześć. No, mamy wybór. Idziemy. Samochody, lol. Czyżbyśmy dostali znowu? Jedziemy autobusem. Albo tym. Tramwaj? Nie, autobusem, bo to samochody były. To jest... bus, którym zawsze jadę. Rację, zasnąłem w pociągu. I... przepraszam, nie udało się trafić na ten pociąg i pojechałem busem. Więc to wszystko było tylko snem. Nie. To nie był sen. Zdefektowany Mogeko. Aż to prawie mój przystanek.
Nie ma muzyki żadnej wciąż. Boże, jak ona ma teraz twarz, nie? Przerażoną wciąż. Dobra. A że tam. Bus stop blisko domu. Jonaki. Jest mój ekwipunek wciąż. Jak ona wygląda? O Boże. No tak blisko to nie jest. O! To jest jej dom. Wróciłem do domu. Jestem. Czy tam wróciłem? Shinya? To brat jej pewnie, tak? To się tak nazywa. Witaj w domu, Janaka. Dawno się nie widzieliśmy. Tak. Trochę się spóźniłaś. No, trochę. Myślałem, że nie wrócisz do domu. To jest... racja. To to, o czym... dokładnie to, o czym myślisz. Najpierw rozcięłem im gardła, kiedy nie mogli mówić. Uciekali jak... robaki, które chcą powietrza. A że... zerwałem ich po pokoju... co? Że byłem bardzo... to było bardzo dobre doświadczenie, tak ich rozwalając. Kiedy się spóźniłaś... Aha, że to mogłem zrobić to... szybko i... znaczy wolno i dokładnie, czyli tam dobrze. Jest. O co chodzi? Teraz twoja kolej, Jonaka. Wszystko w porządku. Skończę to bardzo szybko. Przyjdź tu. No chodź do mnie. Jestem twoim bratem. O co tu chodzi? No nie. Chyba mogę uciec przez chwilę. Bracie. Zatrzymaj się, bracie, tam. Przestań. Nie. Jonaka. No i umieramy. Chyba nawet te same dźwięki, co na początku gry, nie? Jak to na mogę koros tam cisnęli. Może. Ha, ha, ha. A że... dobijająca prawda, czy tam... prawdziwa. Dobra, uciekamy, bo tu możemy, mogliśmy chyba uciec przez chwilę, nie? Uciekamy stąd. Do autobusu znowu? Boże, o co tu chodzi? Czego on... nie wiem. Oczywiście późny odcinek ten będziecie mieli bardzo, więc sorry. Wchodzimy. Wiedziałem, co się stanie. Ja... ten kocham brata. Bardzo, ale... boję się na śmierć. Czy Mugako wiedziały to? Zafektowany mógł też? Uciekłam. Byłem wystraszony na śmierć, więc uciekłam.
Co robię? Zafektowany pomógł mi tutaj się dostać tak daleko. Teraz uciekam? Nie mogę uciec. Jeśli ucieknę, to wszystko na nic. A że ja z bratem nie możemy być szczęśliwi, racja. Wybacz, bracie. Wracam. O kurde. Wyokrętowaj, disembark. No to fajnie, nie wiem o co chodzi. Ale się śpieszę, więc chce mi się szukać tłumaczenia. A, że dzwonek, tak? Czy tam przycisk ten do, wiecie, do zatrzymywania autobusu. O, to może o to chodziło. Czego tam prze... Czego tam... Czego przyspiesza? Panie kierowco? Chcę wyjść. To... ekspresowy autobus, panienko. Co? Dziękuję za wybór trasy prosto do zamku Mogeko. Przycisnę pedał aż do blachy. Co jest, kurde? Halo? Co tu się stało? Halo? Jesteśmy. Zabiję cię, gnoju. No i co ja mam zrobić, ty? Nie no, znowu tutaj jestem. Uciekaj mogę. Spotkaj mogę. Szalona mogę. Siedem mogę. Pojedynek mogę. Może znowu ta gra jest głośna. Mogę król pewnie tu będzie. Nie. Co to było? Halo? Hej, witaj z powrotem. O czym ty mówisz? To nie tu, gdzie mam wrócić. A? Mistrz? Ruszaj się. Idę znowu do brata. Nie mogę zmarnować czasu. Tutaj. Zabiła go! Tak po prostu! Przecież byłem zbyt natarczywy. Wyjaśnię to. To po prostu poczekaj. Że poszła w zdenerwowanym biegu. Co tu się dzieje? To przez to, że zabiliśmy wcześniej tamtego? I teraz... Teraz Jonaka jest szalona, tak? Bo ona, kurczę, w szał wpadła. Wróciła, tak? Do domu? Co to za drabina? Ja tu byłem już kiedyś, nie? Nie wiem, czy chcę zapisywać grę. Nie uciekaj do korytarzy. Nie palić. Nie lubię pociągu. O nie, Miszar by kurde nie tego. Nie pochwalał. No lecimy tam. Bracie. Witaj w domu. Kiedy uciekłaś? Byłem zaskoczony.
Bracie, wybacz. Twój umysł się rozwalił, tam jest zniszczony. Ja nigdy już nie ucieknę nigdzie. Dobrze słyszeć. No i co, zabijemy go? O. Bracie? Dlaczego? Bracie, dlaczego? Sam się zabił. Czego nie zrobiłeś już nikogo? A nie, to ona zabija go. Ach, bracie. O co chodzi w tej grze w ogóle? Ja nie mam pojęcia, słuchajcie. To jest tak poryta fabuła, że w ogóle nie ogarniam. Zabiłem go. Zabiłem brata. Ja jestem mordercą, pewnie tak powie. Uciekła przez okno, wyskoczyła. Travesti. O, ładne słowo. Związane z podróżą? Co parodia, aha. Co za parodia? Toł naprawił tych... tych, którzy tam śmiercią byli. A że grzechy są tak ciężkie jak ciemność. Musisz odezwać o swoją... odebrać swoją... Boże, punishment, to jest, wiecie o co chodzi, że musisz zapłacić za grzechy, ale... karę, o, to jest kara, dobra. A to jest ze starego angielskiego. For toll. A że straciłeś drogę swoją główną. I idź teraz do świata... złych rzeczy? No dobra. Karę dostaliśmy, tak? O co chodzi? Spokój się mogę. Przyjdź, niech Jonak... przysłać mi Jonak, żeby mogła się bawić. Powiedziałem ci, że uciekła. Więc bawię się z tobą. Co? Kurde, wiem co to jest. Kołyska jest chyba tego, tak? To jest ten taki trójkąt. No dobra, o Jezu, twój tyłek zostanie rozryty. Tak, to jest to, to taka kołyska czegoś. Judasza? E? O, to Jonak, ten za tobą, jestem bezpieczny. O, Jonak, ten. Czego uciekłeś? Zabaw się ze mną. Tak, zabijam brata. I chodziłem zagubiona. Znalazłam siebie tutaj. Co pierwsze? Może najpierw... aha, że paznokcie wyrwać, odciąć palce i zamoczyć je... solą je posypać, żeby to bolało, tak? Powiedz coś. Bracie? Zbije ją? Snap. Dźwięk, wyraz dźwięku naśladowczy. Half spray. A, to ten na owady. Co tu się stało? Mogeko? Nie martw się. Nie zabijam jej. Dlaczego nie? Powinnaś... Ale zabiję ciebie. E? Mam siłę rąk 70, 70? O co chodzi? Nie twarz. Nie twarz mu wyrwała.
Jak 70, o co tu chodzi? Że miała na levelu 70 czy coś? Szefie, co za okropna rzecz. Aha. Co tu się stało, ty? Jezu, jakie to zakończy... Założyła skórę tego ich króla. Teraz ja jestem królem. Co? Dzisiaj? To jest zamek Yonaki. Co ty mówisz? Nie bądź głupia. Tylko ten, który przy tego zniszczy go, to będzie tym głupim królem, czyli tam. I teraz mówi, żeby go chwalić. Jako króla. Już trochę zamulam, przepraszam. Tak, wszystko w tym zamku jest moje. Przewrócić brata ja. O co tu chodzi? Chwalcie prosciutto, czy tam szynkę parmeńską. Orzesz ty w piździe, czego ona lata? Ciekawa muzyka, znowu cicha jak cholera. Czy to nie? Niemożliwe. Król prosciutto. Jesteś królem, no królem. Lordem prosciutto, no wiecie o co chodzi. Narodzenie się Boga. Wybaczam wam wszystkie grzechy, wszystkie Bogako. Nasz panie, pan prosciutto, właśnie. Jedyny prawdziwy, tam błyszczący się i piękny pan prosciutto. Och, panie. Myszko? Bez takich? A że Królestwo Mogeko obróciło się w świetle, jest teraz w świetle. A i nastał pokój. O kurde. Och. Nasz panie. Błyszczący się tam, świecący i piękny. Jedyny prawdziwy Bogu prosciutto. A do szynki parmeńskiej. Dobra, będę mówił na zmianę. Znaczy, to już mi koniec serii. Ale tak dla wyjaśnienia. O lol. Normalny ending. Zamek Yonaki. Ej, to jest przecież te, narodzenie się tego, nie? A człowieka, Adama. Przerobione, śmieszne. Dobra, nie spodziewałem się takiego zakończenia. Pewnie jest o wiele więcej innych. Jest continue. W którym miejscu? Tutaj. Czyli prawdy. Dobra, czyli tutaj zapiszę sobie grę. Może będzie jakieś inne zakończenie kiedyś, ale to było na tyle w tej serii prawdopodobnie. Na razie i cześć.